Na posterunek! Marsz! Tył! Zwrot! Baczność! Za mną! Marsz! Serdecznie witam 15 sierpnia 2016 roku na uroczystych obchodach z okazji Święta Wojska Polskiego. Do hymnu! Zabranie głosu bardzo proszę starostę pilskiego, pana Eligiusza Komarowskiego. Szanowni Państwo, są w kalendarzu daty, o których nie sposób zapomnieć. Są dni tkwiące w zbiorowej świadomości wyjątkowo mocno. Bez wątpienia jest takim dniem 15 sierpnia. Czas szczególnej wdzięczności wobec Wojska Polskiego. Dziś święto tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i wolność. Dziś również wspominamy żołnierzy, którzy na przestrzeni oddali za ojczyznę to, co najcenniejsze – własne życie. Tragiczne wydarzenia z ostatnich miesięcy przeszyły bólem serca nie tylko mieszkańców Francji czy Niemiec, ale również obywateli innych krajów, którzy z utęsknieniem czekają na trwały pokój. Jednocześnie obrazy cierpiącej Nicei czy pogrążonego w panice Monachium utwierdzają nas w przekonaniu, że podstęp techniczny rozmija się niestety z rozwojem moralnym. Wciąż zapominamy, że ważniejsza od posiadania jest umiejętność współpracy, bez względu na wyznawane przez nas ideologie, pochodzenie czy kolor skóry. Niestety, historia, bezwzględna nauczycielka życia, sugeruje, że ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie, że tkwi w nas, w ludziach, ponadczasowa potrzeba udowadniania swojej wyższości i przekonywania o niej za pomocą środków bezpośrednich. I na tym polega niestety tragizm ludzkich losów. Patrząc na świat z tej perspektywy, łatwo dojść do wniosku, że wojsko, będące przecież gwarantem dbałości o bezpieczeństwo narodu, było, jest i zawsze będzie niezbędne. Bez wojska czujemy się zagrożeni. W jego obecności oddychamy wolnością, czujemy się dumni. Życzymy dziś sobie, a przede wszystkim polskim żołnierzom, kontynuatorom dzieł swoich wspaniałych poprzedników z poprzednich stuleci, aby nie musieli uczestniczyć w zbrojnych interwencjach, żeby ich działania koncentrowały się wokół akcji mniej spektakularnych, ale również niezbędnych w świetle utrzymania bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Piły i regionu pilskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci pod pomnikiem tysiąclecia Polski i powrotu ziem zachodnich do macierzy, na Placu Zwycięstwa w Pile, aby złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzący zręby państwa polskiego oraz przywołać chlubne tradycje narodu polskiego, naszych ojców i dziadów, walczących o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Pochylamy głowy w skupieniu i w zadumie, mając serca przepełnione wdzięczną pamięcią dla tych, którzy w walkach spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, własną krew i życie. Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z Pulchwały, Kirchholmu i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Wzywam do was konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wierusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej, walczących żołnierzy Państwa Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Bohater! Wołam idących szlakiem ku niepodległości legionistów Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa,
kadetów, harcerzy, strzelców, sokolik, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Przywołują legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Stańcie do apelu! Bohater! Wzywam obrońców ojczyzny z 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Bohater! Do was wołam, bracia marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szałownicy. Stańcie do apelu! Bohaterski marynarze i lotnicy! Przywołuję żołnierzy poległych za wolność narodu polskiego i ojczyzny na ziemi pilskiej. Stańcie do apelu! Bohater! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach oraz zamordowanych w nieznanych dotąd miejscach kaźni, a których szczątki kryją bezimienne mogiły. Przywołuję wszystkich rodaków zamordowanych w więzieniach gestapo, niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych oraz zamęczonych w sowieckich katowniach i łagrach za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Zginęli śmierć obecnego! Wołam wszystkich żołnierzy, którzy nie szczędzą ofiary krwi i życia w imię pokoju oraz walki o prawa i godność człowieka. Pełnili służbę w misjach pokojowych w różnych regionach świata. Przywołuję do nas starszego chorążego sztabowego Aleksandra Safona, który pełnił służbę w doraźnych siłach zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Stańcie do apelu! Polegli bardzo Bóg! Wzywam wszystkich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej admirała floty Andrzeja Karwetę, dowódcę wojsk lądowych generała broni Tadeusza Buka, dowódcę wojsk specjalnych generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego generała broni Tadeusza Polskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego arcybiskupa generała dywizji Mirona Kodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie bohaterskich rodaków, którzy do końca pozostawali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Niech ich postacie i czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia święta Wojska Polskiego salwa honorowa! Trzema! Ładuj! Salwą! Pojdź! Ładuj! Salwą! Pan! Ładą! Salwą! Pan! Thank you.
dziś, w dniu 15 sierpnia, oczywiście mundur ma swoje zaszczytne, honorowe miejsce. Chciałbym z tego miejsca serdecznie Wam podziękować. Podziękować za to, że dzisiaj jesteście tutaj, w tym miejscu. W sposób szczególny żołnierzom ze 104 Batalionu Logistycznego z Wałcza. Tak jak nie wyobrażałem sobie, że dzisiaj może mnie tutaj nie być, tak nie wyobrażałem sobie sytuacji, że na Dniu Wojska Polskiego nie będzie Was, żołnierzy, którzy, tak jak już wspomniałem, wykonują rozkaz bez względu na jego kolor. Szanowni Państwo, zostałem też upoważniony do tego, żeby w imieniu Zarządu Powiatu Piskiego zakomunikować, że Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Polskiego otrzyma w formie nieodpłatnego użyczenia od nas pomieszczenie. Pomieszczenie na Izbę Pamięci. Myślę, że wspólnymi siłami naprawdę zbudujemy całkiem fajne miejsce, które będzie służyło kultywowaniu pamięci dla naszych potomnych.